To trzeba wziąć na swoje barki. A gdzież szukać ludzi aktywnych w Polsce, jak nie w klubach? Kluczem do zmian w naszym kraju jest wyjaśnienie zamachu smoleńskiego. Trzeba 20 tysięcy odpowiedzialnych ludzi. Przede wszystkim wszystkie komisje muszą być obstawione naszymi zaufanymi ludźmi. Albo są ideowcy, którzy będą siedzieć tam kamieniem i patrzeć na ręce, albo dajmy sobie spokój, jak nie potrafimy wychować społeczeństwa. A pani prezes sądu rejonowego gdzieś nawiała i nie chciała z nami rozmawiać. O ile w całej Polsce średni procent głosów nieważnych wynosił 4,54, o tyle w Krakowie wynosił 1,80. Stała kamera w kącie. Pytam kogo? Policji. I mówię, jak ty się nazywasz? Kto ty jesteś? Kto ci to przysłał? Znaczną część społeczeństwa spycha się na margines wegetacji. I to jest draństwo. Goszczą kawiarni kulturalnej Kabaret. Jak Państwo pamiętacie, to będzie mój ulubiony bonmot, dopóki nie upadnie rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Będziemy się spotykać w kabarecie. Chcę bardzo serdecznie powitać przede wszystkim naszych gości z Kanady, znanych nam, Elżbietę i Wacława Kujdzidów. I my tutaj w Krakowie, i to jest takie moje wielkie marzenie i ja bardzo jestem szczęśliwy, że Państwo to marzenie wraz ze mną realizują. Staramy się jednak na tyle, na ile to możliwe, chodzić ze sobą razem, współpracować. Przed chwileczką, dosłownie 2 godziny temu, Stefan Budziaszek przysłał mi czwartą część rozmów z Elwarii Zedrzygowskiej. Chciałem tak, prosić teraz tutaj na środek właśnie realizatora tego filmu, pana Wacława Kujbida. A Elżbieta i Wacław Kujbidowie to są ludzie, których owoców jest po prostu no, bez liku, więc ja bardzo proszę, zapraszam Wacka, żeby nam cokolwiek wspaniałego opowiedział. Dziękuję ci raz, ale ze wstydu tutaj, bo nie zasłużyłem nawet na 1/10. Tylko bardzo mi miło, że jesteśmy z obu państwa. Zacznę może od takiego powiedzi i żalu zagrzeb. Mianowicie nakręciliśmy tutaj rok temu u was jeszcze na ulicy Świętej Anny najważniejszy dla nas reportaż, dlatego najważniejszy. Tak dla nas jest najbliższy sercu. I oczywiście wy jako skutów Gazety Polskiej i Gazeta Polska, etc. No i to nagranie się niestety nie udało. Także bardzo mi przykro, już się poprawimy teraz. Zrobiliśmy również oprócz tej telewizji, zrobiliśmy z żoną dla angielskojęzycznych odbiorców w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Robiliśmy wystawę Cutting 94 Smoleńsk to 10. To jest w sumie 29 plansz. Taka kolorowa prezentacja ze zdjęciami, z grafikami, z hasłami oraz z wytłumaczeniem tekstem angielskim. Połowa jest poświęcona Katyniowi, połowa jest poświęcona Smoleńskiej. No i pierwszy raz daliśmy tą wystawę w październiku zeszłego roku, to Ewa Stankiewicz otwierała, to nawet poseł Górski był u nas wtedy w Ottawie. Myśmy szukali rok pozwolenia tą wystawę. Zawsze były jakieś preteksty, żeby nam nie udostępnić miejsc publicznych. No w końcu biblioteka miejska się zgodziła w sercu miasta, nie wiedząc, czym to grozi. Tam zaczęły być perturbacje pewne, bo chciano mi zaresztować tę wystawę. Ja umieściłem książkę wpisu. Ponieważ wiedziałem, czym to pachnie, więc koleżanka z klubu zrobiła taki potężny dębowy postumem drewniany, którego
dwóch mężczyzn mogło ewentualnie podnieść. Ja przykręciłem tę książkę opisów czterema śrubami o różnych łebkach do odkręcania. Znaczy, jak ktoś miał jeden śrub okręca, tego też nie. No i to zadziałało, dlatego że mam tą książkę opisów, były próby wyrwania tego. I potem ktoś napisał bardzo obraźliwe komentarze w języku na temat narodu naszych wschodnich sąsiadów. Sądzę, że dlaczego mówię, że prowokacja, bo bardzo zły angielski. Myślę, że to była prowokacja. No i pani do mnie zadzwoniła, kierowniczka, że ona sobie życzy, żeby tą książkę ściągnąć. Ja, na początku sobie życzę, żeby wielkimi literami ogłosić, kto jest organizatorem i dlaczego, i w ogóle mamy się wytłumaczyć. Ja mówię, ja wiesz co, ja mam z tobą umowę na piśmie. Warunków takich nie było, ja to nie zrobię po prostu. No i była kłótnia, potem ona mówi, to dobrze, to ściągam, ściągam książkę, bo tam ktoś tak napisał. Ja mówię, wiesz co, ja nie mogę odpowiadać za wpisy ludzi. Prawda? No suma summarum, na trzeci dzień było tak, że ona mi się zamknie wystawę. Jak nie pozwolę jej ściągnąć książki. No więc powiedziałem, w takim razie wiesz, a ponumerowałem jeszcze strony oczywiście, żeby nie można było wyczytać tych kart, oprócz tych śrub. No więc zgodziłem się, żeby wycięła te strony. No oczywiście to zadziałało tylko na jeden dzień, na czwarty dzień zaarestowali bez pytania książkę PiS. I podszedł do mnie strażnik, taki czarnoskóry strażnik i mówi, Kanadyjczyk oczywiście, mówi, wie pan, chciałem panu podziękować, dlatego że moim hobby są książki i historia współczesna. Ja w ogóle nie miałem pojęcia ani o Katyniu, ani o Smoleńsku. W ogóle nie miałem żadnego pojęcia. A naprawdę wydawało mi się, że dużo wiem ze współczesnej historii. No i ta wystawa teraz żyje następnym życiem, dlatego że potem pojechała do Toronto. W głównym holu ratusza w Toronto, przez ten hol przebija się około 3000 osób dziennie, petentów, no więc muszą tam przejść przez tą wystawę. Połowa środowisk za 3/4 środowisk polonijnych z różnych względów, ze względu na agenturę, która jest nieprawdopodobnie rozrośnięta w tej chwili w Kanadzie, spojkotowała to. No, ale się udało. No i potem poszła do Nowego Jorku ta wystawa. Pani Gargas przyleciała specjalnie i pani Stankiewicz na otwarcie tej wystawy. Myśmy też jechali 7 godzin samochodem, żeby sfilmować. Dzień potem Grupa Solidarni 2010 przy okazji tej wystawy niejako zrobiła protest pod siedzibą ONZ-u, no ale głośno przyczyniliśmy, no więc myślę, że coś tam dotarło. I Gruzini byli. A tak, Gruzini byli, przyszła wspierać nas na demonstracji pod ONZ-em Grupa Gruzińska, łącznie z wicepremierem nieistniejącego rządu gruzińskiego, z którym się bardzo fajnie to wszystko spodobało. Przede wszystkim zobaczyli naszą telewizję i zaczęli się wypytywać i chyba będą robili to telewizję gruzińską. Tak? Potem ta wystawa pojechała do Baltimore. Otwierał ją z kolei Nowaczyk oraz Wybaczyński. Potem była w New Britain, Connecticut. Była na Long Island. Ja w Filadelfii jeszcze właśnie. Już jest w sumie w 6. mieście. Przyszła głównie na Long Island stara Polonia, to znaczy stara taka powojenna, albo jeszcze przedwojenna, albo też dzieci. Innymi słowy, przyszła na Long Island taka Polonia, która prawie nie mówi po polsku. I właśnie dla nich po angielsku. I zaczęło to do nich docierać. Te organizacje, i to jest premedytacja, działanie polityczne, sterowane. Dlatego mówię, że my wracamy powoli, jeżeli chodzi o agenturę za granicą, do czasów lat 50. Są na zachodzie, na przykład w Kanadzie są organizacje, które zawsze były trzonem patriotyzmu, chrześcijaństwa, polskości, ponieważ były tworzone przez tych ludzi, weteranów Wojska Polskiego, czy lotników, czy generał Maczek, tych ludzi, którzy nie chcieli albo nie mogli wrócić, prawda? No i oni tworzyli te organizacje. No i wyobraźcie sobie państwo, że ci ludzie wymierają. A tym bardziej byli starzy, tym bardziej te organizacje były przejmowane przez siły, które są nam wrogie. Ja w każdym razie zostałem wyrzucony osobiście jako ja oraz jako Klub Gazety Polski, dlatego cytuję, że siłą próbowałem obalić te
demokratycznie wybrany rząd w Polsce. To nie jest żart. Oprócz tego współorganizowałem wiece pod parlamentem obrażające demokratycznie wybranego premiera. Chciałem powtórzyć to, co powiedziałem w czasie zjazdu. Proszę Państwa, jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na przejęcie władzy. Co z tego, że będziemy mieli, nie wiem, 60%. Jak dojdzie do wyborów, wybory zostaną sfałszowane. 10 zł, no na przykład wezmę 10 zł czy 20 dolarów kanadyjskich, prawda? Są tu znaki wodne, są tu jakieś metalowe paski, żeby nie podrobić 10 zł. No a porównajmy sobie ten głos wybora. No to jest kartka papieru skserowana. No, ta kartka jest chyba dużo bardziej ważniejsza niż te 10 zł, prawda? Bo od tej kartki zależą losy całego narodu i całego państwa. Trzeba według mnie zrobić, jak to nieładnie za naszych czasów komunistycznych się mówiło, druki ścisłego zarachowania, ale nie takie, że ktoś weźmie pieczątką i ponumeruje, tylko właśnie zamówić w jakiejś firmie, nie wiem, znaki wodne, etc., żeby to nie było coś, co się kseruje. Że najwięcej jest fałszerstwo, nie przez dodawanie głosów, tylko przez unieważnianie. Głosów nieważnych u nas w ostatnich wyborach było prawie 2 miliony. Druki i cała ta procedura przygotowywania wyborów jest w rękach władzy. Ja na to patrzę z perspektywy człowieka, który zarządza dzielnicą. Teraz już mogę powiedzieć, w zeszłym roku nie mogłem, bo byłem pełniący obowiązki, teraz już jestem, że tak powiem, wybrany demokratycznie, zarządzam dzielnicą. Co ja mam w dzielnicy? Trzecia dzielnica Prawa i Sprawiedliwości, Prądnik biało-czerwony. Znaczy czerwony, ale ja tam jeszcze dokładam jeden wyraz, bo jakoś mi tak przyjemnie. Co ja mam w dzielnicy? Mam 28 obwodów, czasami one mają jeden blok, a czasami jest to jedna ulica. I 28 obwodowych komisji wyborczych. 28 osób to są członkowie komisji wyborczej i 28 osób to są mężowie zaufani. Ja mówię o 28 obwodach. Oni są w tej komisji od 6 do końca, do napisania protokołu, oczywiście na zmianę, bo członek komisji może pójść do domu, ale w tym momencie na te 2-3 godziny, czy 4, czy 6, czy 8 przychodzi mąż zaufania, oni mogą być na zmianę. Potem muszą się zebrać przed 20, przed zamknięciem lokalu, żeby być obaj. Bo niejednokrotnie jest tak, że państwo licząc głosy, wymyślają sobie, a podzielimy, będzie szybciej, prawda, tu sterta, a chodzi o to, żeby zaobserwować tę całość. No i wyobraźmy sobie, że jest taka sytuacja, że my mamy tylu ludzi chętnych, aktywnych, którzy są w stanie to kontrolować. I co ja dostaję jako wynik końcowy? Dostaję karteczkę powieszoną na szybie. No i to jest oficjalny protokół z pieczątką, pod którym się podpisali członkowie komisji, nawet mężowie zaufania, ewentualnie mężowie zaufania, jeżeli coś im się nie podoba, mają zawsze okazję wnieść jakieś swoje uwagi. 28 obwodów zliczam. Co do jednego głosu i zgadzać mi się musi. To znaczy dzielnica trzecia ma takie oto wyniki. Sprawdzam z tym, co pokazuje Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie. Musi się zgadzać co do jednego. I to jest, proszę Państwa, jeden z 20 tysięcy obwodów. I teraz nasze zadanie jest takie. Trzeba 20 tysięcy odpowiedzialnych ludzi, którzy sprawdzą swój obwód z tym, co dostali oficjalnie, a ktoś to zliczy. Bo to chodzi o to, żeby sprawdzić, jak zostały wbite, wklepane dane. Już nie gdzie ten serwer jest, to jest i gdzie jeździ Państwa Komisja Wyborcza, to jest żałość i żenada na szkolenie do Moskwy, jak wygrać wybory dla swoich. Ale to już zostali obsobaczeni, to dobre słowo. Tak, obsobaczeni. A tu trzeba zrobić tak, żeby porównać, mieć zaufanie do tych ludzi, którzy to robią na samym dole i mieć kogoś, kto zliczy całość. I to się musi zgadzać. To my powinniśmy mieć 950 ludzi, żeby tylko obsadzić krakowskie komisje. Już nie mówię o prowincji. Otóż takiego strasznego problemu, jak sądzę, nie ma. Otóż gdyby ostatnie wybory parlamentarne, to Państwo pamiętają, to było jeszcze w kawiarni Piątków na Nauczyńskiej. Tam był pan Tadeusz, który przyjmował zgłoszenia na mężów zaufania, na
na członków komisji. Wskutek tamtej działalności na 467 obwodowych komisji wyborczych tylko 4 komisje nie były wchodzone. W bardzo wielu komisjach był w bardzo wielu komisjach był nasz członek komisji wyborczej, jak również nasz mąż zaufany. Skutek tej działalności był, proszę Państwa, zaskakujący. Otóż mianowicie kryterium, które przyjąłem do sprawdzenia tego systemu, był procent głosów nieważnych. I proszę Państwa, okazało się, że o ile w całej Polsce, jeśli dobrze sobie przypominam, średni procent głosów nieważnych wynosił 4,54, o tyle w Krakowie wynosił 1,80. Innymi słowy, był trzykrotnie niższy aniżeli w całej Polsce. Na cały Kraków, jakbyśmy to liczyli, wystarczy 20 zespołów dwuosobowych, samochodem, 20 tylko na cały kraj, które jeżdżą od lokalu wyborczego do lokalu wyborczego, robią zdjęcie. I to wystarczy. Po czym jeżeli są zrobione dobrze zdjęcia, to zwykle wisi na drzwiach, za szybą, to wszystko zwykle bardzo dobrze widzi. W związku z tym taka ekipa po zrobieniu zdjęć jedzie do domu. Proszę Państwa, i wklepuje do Excela. Co za problem wklepać ostateczne wyniki, oczywiście nie wszystkich, którzy startują w wyborach. Wystarczy, że wklepi się liczbę głosów oddanych na poszczególne karty do głosowania. W związku z tym, jeżeli jest 467 obwodowych komisji wyborczych w Krakowie, jeżeli jest 20 zespołów lotnych, tak powiem, samochodem, to każdy ma raptem 20 obwodowych komisji wyborczych do sfotografowania. Czyli, krótko mówiąc, około 40 zdjęć. To nie jest problem, to się da zrobić w przeciągu 2 do 3 godzin. To kwestia serwerów rosyjskich, kwestia wyjazdu Państwowej Komisji Wyborczej gdzieś tam na wschód, jakieś konsultacje, jakieś uczenia. Cóż, proszę Państwa, ja nie chcę być złym prorokiem, ale dla mnie jest to przygotowanie do głosowania internetowego. To będzie w tym momencie to będzie pozbawione całkowicie kontroli społecznej, żeby opozycja jakoś to potrafiła zablokować. Głównie i najważniejsze to jest interes partii wygrać wybory, bo po to ludzie są w partii i po to mają swoich funkcyjnych czy funkcjonariuszy, żeby to zorganizowali. Jeśli jestem szefem dzielnicy i wiem, gdzie jest 28 obwodów, to bez lotnych brygad, chociaż nic mi nie przeszkadzają, nie grzesz będą, bo możemy zrobić to 2 razy, bo jak się 2 razy sprawdzi, to nic z tym nie ma złego, ale to jest moja odpowiedzialność, żebym stanął przed każdą kartką, przed każdym lokalem, każdą sfotografował, każdą zsumował i zobaczył, jaki w obwodzie pod nazwą Prądnik Czerwony mam wyniki i czy to jest wklepane na stronie PKW. Ja widziałam sprawę na miejscu. Na 4 komisje, w jednym budynku, które były, byłam jedna. Jako mąż zaufania. Więc ja mogę powiedzieć, jak to od początku wygląda. To jest towarzystwo wzajemnej adoracji. Wszyscy się znają, mówią sobie po imieniu, wychodzą na obiadki, przychodzą z powrotem i tak dalej. Tak być nie może. Tak być nie może. Albo są ideowcy, którzy będą siedzieć tam kamieniem i patrzeć na ręce, albo dajmy sobie spokój, jak nie potrafimy wychować społeczeństwa. Ja uważam, że jeżeli jest tyle komisji, wiadomo w tej komisji, ile jest uprawnionych do głosowania. Powinno być tyle kart numerowanych, wydanych, ile jest osób do głosowania. I koniec. I wtedy, jeżeli tyle osób nie przyszło, reszta kart protokolarnie musi być oddana i musi się zgadzać. To jest też sprawa ważna. Nie tak jest.
bo są potem kłopoty. I u mnie były kłopoty. Tylko, że ja nie potrafię, mimo że mam gębę jak floriańską bramę, nie potrafiłam się w ogóle przebić, żeby oni, brakowało im 21 głosów. 21 głosów, nie dość, że było ponad 500 nieważnych, to 21 głosowało i tak robił, ja się awanturowałam, no ale co zrobiłam, ja byłam sama. Napisałaś protokół. W każdym bądź razie to jest do luftu takie na ramię broni, jeżeli nie ma ideowców i nie chcą walczyć o to, żeby się dobrze działo w Polsce. Dobra. Jeszcze raz sobie to powtórzę. Odpowiedzialność spoczywa na prawie i sprawiedliwości. Nie na czynnikach społecznych, tylko przede wszystkim na partii. Bo to ona chce wygrać. Wobec tego musi zrobić tak, żeby swoimi członkami i sympatykami obsadzić te komisje. Jeżeli ja mam w dzielnicy 28 członków komisji i 28 mężów zaufania, bo mam 28 obwodów, to nie wyobrażam sobie, że gdziekolwiek może być inaczej. Stalin powiedział, że nieważne jak ludzie głosują, ważne kto liczy. I tutaj mamy wszyscy rację, że trzeba przypilnować tego liczenia. I taka moja uwaga też z autopsji, z własnej praktyki, mianowicie w 2007 roku byłem w komisji, byłem przewodniczącym komisji. A więc po pierwsze, trzeba starać się do komisji, żeby weszli nasi ludzie. Przede wszystkim do komisji. A jeśli się da, to żeby byli przewodniczącymi, bo jednak w komisji przewodniczący to jest prawie cały Bóg. Druga rzecz, żeby ci ludzie byli, jeżeli nie przewodniczący, bo oczywiście wszędzie nie będą, ale członkowie komisji i mężowie zaufania, to w 100% komisji, proszę Państwa, w Polsce. Bo my się będziemy cieszyli w Krakowie, a na prowincji są takie sitwy, że o 10:00 przewodniczący powie, no słuchajcie, słaba frekwencja, albo coś tam w tym rodzaju i robimy swoje. I głównie prowincja. Głównie prowincja. Tam jest bardzo łatwo przypilnować. Bo jak tam się pojawi człowiek obcy i z charakterem, że nie da się sfraternizować i będzie obiadki jadł i tak dalej, będą coś podsuwać, to oni się będą bać. Nie pamiętam, które wybory po stanie wojennym i pamiętam, jakbyśmy organizowali taką akcję, że oczywiście nie mieliśmy tam żadnego męża zaufania, czy kogoś tam w komisji mógł ktoś być, no ale to ileś tam. Proszę Państwa, siedziałem na 9 piętrze bloku na Dywizjonu 303 z lodenką w ręce, z kartką papieru, na zmianę z kolegą od 6 do godziny 22 i stawialiśmy kreski. Kogo? Tych, co wchodzą. No tak. Tych, co wchodzą. Prawda? Ponieważ to gdzieś pewnie do władz dotarło, więc pamiętam, że jak byłem w tej ostatniej zmianie, jak schodziłem z tego, zobaczyłem, że na dole czeka patrol, nie wiem skąd się on tam wziął i zaczęli mnie legitymować, prawda? Godzina 20, tam druga, 15, czy ileś, co pan tu robi, pan tu nie mieszka i tak dalej. Więc prawdopodobnie oni szukali takich, bo bali się nawet tych informacji, które my podamy, że wiemy ilu przyszło do komisji, nie wiemy. Mogli niektórzy przyjść 2 razy, 3 razy, ja nie wiedzą, mógł ktoś tam przyjść, ale to była informacja. Przy każdej takiej komisji, żeby nie widzieli, że się im patrzy na ręce i robi zdjęcia i filmuje. Zauważcie Państwo, że na każdej, no my nie jesteśmy oczywiście na żadnych marszach, to możemy zrobić u siebie, to robimy, ale tu nas nie ma. Natomiast ja piszę na, oboje wisimy na internecie i oglądamy wszystkie marsze, wszystkie protesty, wszystkie Wasze tu zebrania w krakowskiego klubu. No jakżeż, pod krzyżem, za krzyżem, przed krzyżem, wszystko to widzimy. Zauważcie, że wszystkie prowokacje, koszmary, które się działy podczas marszów, prawda? Przypomnijcie sobie 11 listopada i zeszłego roku i teraz. Zauważcie, prowokacje policji, kopanie po twarzach, strzelanie, kobiety strzelające do tłumu z dziećmi. Sama to oglądałam z horrorem. Dzięki temu, że ludzie biorą sprawę w swoje ręce, robią zdjęcia. Więc jeżeli by się udało, ja nie wiem, jak to jest możliwe, bo my będziemy próbowali to samo robić u siebie w Ottawie. Może w komisji nie wolno, ale kto wchodzi na przykład do głosowania, albo wychodzi z głosowania. Dzięki temu znaleziono bandytów, policjantów. Tak jest. Dzięki temu ludzie wiedzą, co się dzieje. Widzą, że ktoś ich kontroluje, że nie można dostawiać krzyżyków, podrabiać kart. Ale trzeba się na tym zastanowić, no i wpisywać się do PiS-u. Dokładnie to, co powiedziałeś. Głosowanie za granicą jest już głosowaniem internetowym, jest dokładnie nadużywany, urobiony niezgodnie z konstytucją i niezgodnie z ustawą wyborczą.
Ja zrobiłem jako przewodniczący komisji zastrzeżenie i protest do Państwowej Komisji Wyborczej w czasie ostatnich wyborów, który kompletnie zignorowano. Ten protest jest na stronach Komisji Wyborczej, ten protest jest w moim protokole, nikt nie odpowiedział. O co chodzi? Co się dzieje? Przewodniczący Komisji Wyborczej, który jest społecznym przedstawicielem, według ustawy wyborczej tylko on może dysponować kodem dostępu do programu i tylko on może dysponować programem. Natomiast jak to się dzieje w rzeczywistości, tak to będzie w przypadku również internetowych wersji głosowania, jeżeli nie daj Boże przejdą. Ja dostaję od niego kod rzeczywiście, ja nadzoruję całe głosowanie, my podliczamy to głosy potem. Potem ja podchodzę, robiłem protest, nic mi się nie udało, bo facet, który jest attaché prasowy, czy też rzecznikiem prasowym, siedzi przed komputerem, on otwiera program do przekazywania danych. Ja mu siedzę na karku, on wprowadza szyfr, ja mu mówię, pokazuję mu tego i on przy mnie wprowadza te dane. Jeżeli te dane są wprowadzane, przychodzi do niego odpowiedź z Komisji Wyborczej, że wszystkie dane w porządku, bo tam są na krzyż różne możliwości sprawdzania tego, że brakuje jednego głosu czy coś. I następnie przychodzi, że w porządku, my wtedy odchodzimy i przychodzi z Komisji Wyborczej mniej więcej za godzinę dopiero, że głosowanie jest ważne. O czym ja mówię? Proszę Państwa, nie bądźmy dziećmi. Jeżeli facet siedzi tutaj i wprowadza coś do komputera, co ja mu dyktuję, to nie znaczy, że to coś wychodzi po drugiej stronie. To tak samo nie znaczy, że już coś nie wyszło po drugiej stronie wcześniej. Zupełnie coś innego. Bo ja nad tym nie mam żadnej kontroli. Dlatego według ustawy wyborczej tylko i wyłącznie przewodniczący komisji powinni zarządzać przesyłem informacji od początku do końca, łącznie z komputerem. To musi być na szczeblu partii opozycyjnej opracowana drobiazgowa instrukcja mówiąca o tym, jak przygotować kontrolę wyborów, kto ma to kontrolować, jak się zachowywać od A do Z. Gruba kniga, a jeżeli nie ma ludzi, to tych ludzi trzeba wynająć i opłacić. To nie jest tak, żeby tutaj wy będziecie mieli rzeczywiście kontrakt, w Myślenicach ktoś będzie inaczej kontrolował, ja w Ottawie. Nie, ludzie kochani, to jest najważniejsza sprawa w tej chwili dla naszego państwa. Ktoś to musi zacząć. Ja myślę, że naszym rolą jako Kluby Gazety Polskiej jest uzmysłowić partii opozycyjnej, że muszą się za to zabrać. Dziękuję. Z mężami zaufania to była sprawa taka, że było bardzo wielu chętnych. Natomiast Łobzowska zupełnie sprawę olała. Miałem listę pani Cichoniowa, miała gotową listę kilkunastu osób, którą złożyła na Łobzowskiej. Ja monitorowałem bez przerwy. Był taki, że akurat w mojej komisji na mnie to nie przeszkadzało, bo byłem od rana do wieczora. Ale nie było męża zaufania. Żadna z tych osób zgłoszonych przez panią Cichoniową nie została w efekcie mężem zaufania. No i są chętni, tylko że nie wiem, dlaczego nie dostali się. Natomiast jak chodzi o już wyniki końcowe, to za każdym razem mieliśmy ten system, że wyniki przekazywało się telefonicznie do biura PiS-u, tam ktoś był wyznaczony i wyrzutował, a co potem z tym robili, no to nie wiem. Z tym, że jeżeli nie ma nikogo z PiS-u, ani komisji, ani męża zaufania, no to tych wyników nie ma. My mówimy o całej Polsce, ale jest w Krakowie 18 dzielnic. Jest 18 osób odpowiedzialnych. Każda z nich ma mieć obsadę w komisjach obwodowych, przynajmniej na minimalnym poziomie. Jeden członek komisji i jeden mąż zaufania. I to jest minimum. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w dzielnicy takiej jak Prądnik Czerwony, gdzie 6,5 tysiąca ludzi głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, nie można było 56 osób znaleźć do pracy. Szczególnie, że powiem Państwu troszkę inaczej niż Elżbieta. Ja miałem więcej mężów zaufania niż osób do komisji. Faktycznie jest bardzo dobrym pomysłem, żeby oprócz mężów zaufania i członków, ktoś rzeczywiście ekstra liczył głosy, tak jak to wtedy było w 80.
na zewnątrz w 1982 roku, prawda? No i ja też liczyłem, bo akurat z mojego okna mieszkałem wtedy na osiedlu, widać było dwa lokale wyborcze, więc robiłem za dwóch. Jeżeli chodzi o chęć uczestniczenia, czynnego uczestniczenia w organizacji wyborów, wtedy w 2007 roku atmosfera przed wyborami była taka, że być mężem zaufania i kontrolować wybory to jest obciach. W tej chwili tego nie ma. I ponieważ to się zmieniło, i ponieważ to powszechne odczucie, że kontrolowanie państwowych, oficjalnych członków komisji wyborczych może być naganne, powodowało, że bardzo wiele osób, z którymi ja wtedy rozmawiałem, po prostu odmawiało. Bało się, wstydziło się, coś takiego. W tej chwili tego nie ma. Stąd przypuszczam, że liczba chętnych do uczestniczenia czynnego w komisjach wyborczych będzie dużo, dużo wyższa. Faktycznie pan ma rację, że wprowadza się coś do komputera, no, do internetu i jest system. Co się potem z tymi krasnoludkami dzieje, które tam w komputerze hasają, to tego nikt nie wie i to wszystko się opiera na zaufaniu. Jest takie powiedzenie o zaufaniu, którego nie chcę powtarzać. Natomiast przecież jest jeszcze teoretycznie, jest przecież inny sposób kontroli. Przecież wszystkie protokoły są wypełniane ręcznie. I one są. W związku z tym, jeżeli jest podejrzenie niezgodności, no to jeżeli sądzę, partia opozycyjna jest na tyle silna, żeby umieć wyciągnąć z worka te protokoły, no to te protokoły zostaną wyciągnięte. Przeliczone jeszcze raz. Po miesiącu są protokoły mielone i koniec na tym. Do naszego klubu moglibyśmy zaprosić kogoś z posłów krakowskich, małopolskich i to, co dzisiaj tu mówiliśmy, zadać takie pytania. Na jakim etapie, czy w ogóle jest jakiś etap przygotowywania do wyborów, bo proszę Państwa, widać wyraźnie, że może nastąpić bardzo szybko przesilenie i te wybory mogą być znacznie szybciej niż w trybie normalnym. Więc oni muszą zdawać sobie sprawę z tego, że te kamery, te komóreczki wszędzie są, wszystko rejestrują. Nawet nasze ostatnie spotkanie w sądzie, proszę Państwa. Ja myślę, że gdyby nie te komórki i te aparaty błyskające, to ci policjanci, którzy byli znacznie bardziej rośli ode mnie na przykład, oni by troszkę inaczej z Państwem pogadali. Inaczej z Państwem ze mną też, ale ja nie byłem najaktywniejszy. Tu chcę wyrazić, proszę Państwa, podziw, szacunek dla tych osób, które tam były, czynnie uczestniczyły, między innymi koleżanka. Brawa dla niej. Już zaraz dam mikrofon. Stała kamera w kącie. Pytam kogo? Policji. Zresztą zasłoniłam. Pan policjant mojego wzrostu, czyli nie był przerośnięty, wziął kamerę i od góry. Ja moją łapką zasłoniłam ekran. I nastąpiło szamotanie. Tak, wtedy jestem wysokości wzroku, mówię, jak ty się nazywasz? Kto ty jesteś? Kto ci to wszystko? I co ty tu robisz? Dziecko moje! Policjant głupia. Z kamerą zeszliśmy na wysokość kostek. I myślę sobie, on się boi, zachowa się jak policjant, który zabił Bogdana Łosika. To przecież już było tak dawno, ten proces sądowy. Proszę Państwa, poza tym natychmiast odbył się zjazd. Serio, bo natychmiast odbył się zjazd. Potem jeszcze zdążyłem wrócić i kilkoro z nas było na marszu rotmistrza Pileckiego. Tu chciałem serdecznie podziękować Ali i Stasi, bo jak nam rzeczywiście młodzież wszechpolska nam kazała zwinąć baner razem ze studentami dla Rzeczpospolitej. Ja tylko żałowałem, że nie miałem banera
z imieniem i nazwiskiem taty tego studenta Rzeczpospolitej, co nam kazał ten baner zwinąć, bo akurat baner był na zjeździe. Powiem szczerze, no potem rozmawiałem z nimi i powiedziałem, że tak się po prostu nie godzi. No, no niby chcemy wolności, ale się okazuje, że nie róbmy polityki. Stasia i Ala miały, pamiętamy, z portretem rotmistrza Pileckiego i dzięki temu nawet zasłużyły sobie na zdjęcie na portalu W Polityce, czego im gratuluję. Potem w niedzielę natychmiast trzeba było, proszę Państwa, maszerować z obrońcami życia od 10 z Placu Matejki i po prostu ci, którzy byli na zjeździe, to strasznie dużo stracili, jak ich nie było w Krakowie, bo to jest niesamowite miasto, w którym ciągle coś się dzieje. To tak się dużo działo, że mnie do głowy nie przyszło, że myśmy się rzeczywiście po tym procesie nie widzieli. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować, już to, że tak powiem, robiłem i przed kamerą, i na piśmie, ale szczególnie tym z Państwa, którzy zostali przed salą. Cała sprawa oczywiście, no nie wiem, no może przesadzam, no ale wygląda na z góry ukartowaną. Ogromna sala z boksami dla najcięższych przestępców, 25 policjantów jak do jakiegoś Pershinga. Człowiek się taki czuje doceniony, prawda? Ale z drugiej strony nie o to chodzi. No, wymyślano przeróżne preteksty, żeby nikogo nie wpuścić na salę, a to bez transparentów, a to bez komórek, a to się zepsuła bramka, prawda, że ktoś tę bramkę tam obalał. Ale powiem Państwu, że obejrzenie obu tych filmów, aczkolwiek preferuję ten z wewnątrz, żeby go pokazać światu, a ten sprzed sali pokazać nam, bo to w nas ducha bojowego wzbudza. Ale montaż tych dwóch filmów, gdyby się udał, pokazać, co się działo wewnątrz sali, odgłos i teraz pokazać, prawda, co się działo na zewnątrz, to byłby dopiero film pełen taki, z emocjami, ale rzeczywiście to się niesamowicie udzieliło. Proszę Państwa, no ja powiem tak, no jest to troszkę grubymi nićmi szyte, no może nawet za grubymi, bo każda intryga powinna być chociaż troszkę subtelna. Jeżeli ktoś przychodzi z dowodem, z filmem, na którym nie ma obwinionego, w ogóle, No to po prostu się ośmiesza i to było nikomu tak naprawdę niepotrzebne, no albo jest nieprzygotowany, no ale to by było... Ale ja już pomijam koszty, proszę Państwa, podatnicy płacą za to wszystko, przecież to wszystko jest skarb państwa, czyli my sobie zapłaciliśmy za ten proces. Wolno nam pójść i spontanicznie wyrazić z kimś solidarność. I dopóki nie będzie jasno określonego organizatora, to nie była skala jak na Zakrzówku. Było 22 tysiące ludzi, nie było organizatora. Tam w ogóle nie było zgromadzenia. Tam było tak dużo ludzi, że tam nie było zgromadzenia, nikt go tam nie zauważył. Potrzeba, żeby przemawiało kilka osób, żeby tak naprawdę dokładnie nikt nie dyrygował, nikt nie wydawał żadnych poleceń, nikt nikogo nie powitał i nikt nikogo nie pożegnał, co z kolei się kłóci z regułami savoir vivre. Ale proszę Państwa, okazuje się, że to jest fasadowa demokracja, okazuje się, że to jest fasadowa wolność, tak jak fasadowa jest Platforma Obywatelska, a tak naprawdę Platformą Obywatelską to jesteśmy my. Tylko taką prawdziwą, tylko oni nas odarli z tej nazwy, bo ją sobie przywłaszczyli. Ja mam taką propozycję, że prawdopodobnie o zjeździe to my porozmawiamy na następnym spotkaniu, bo dzisiaj się zjazd nie zmieści. Dowiedzieliśmy się, że wezwano posiłki, że jedzie 10 policjantów. No, czyli cały samochód chyba. Więc po co i na co? Ja tam wszystkich powiadomiłam przed salą, żebyśmy mieli na baczności, bo nie wiadomo, co się będzie działo. Ja przeżyłam ławnikiem tam wiele lat, to w sądzie okręgowym. I potem szedł pan sędzia Słowik, którego znam. On w tej chwili jest wiceprezesem sądu okręgowego. Więc tak doszedł tylko do tych bramek tam, popatrzył, co się dzieje i poszedł z powrotem. Czyli przyszedł, a nie reagował, ale to był wiceprezes Sądu Okręgowego, aktualny. A pani prezes Sądu Rejonowego gdzieś nawiała i nie chciała z nami rozmawiać. Państwo zostali, ci, którzy byli przed salą, sfirmowani tą kamerą przemysłową, no i okazało się, że tak naprawdę popełnili kolejne przestępstwo. I teraz zostanie wytoczonych 50 tego typu procesów. I oczywiście na każdy z 50 tych procesów przyjdziemy wszyscy, no bo trudno nie przyjść, prawda? Wobec tego następną liczbą jest 50 do kwadratu, ale tu Andrzej jest statystykiem. Proszę Państwa, nacisk społeczny powoduje, że w pewnym momencie władza musi ustąpić. W tym dniu, kiedy był proces pana doktora Boruty,
Krzysiek Bzdyl i ja byliśmy w Nowej Hucie, bodajże gościu świętego Józefa. I tam skrytykowano nas, że tak, my się tylko bronimy, prawda? A przestępca Adamowicz, zupełnie niepokojony przez nikogo, prawda? No, robi to, co robi i w ogóle, więc wziąłem sobie to do serca. Namówiłem Krzysia Bzdyla i razem napisaliśmy pismo do prokuratury, w którym to piśmie zażądaliśmy ukarania Adamowicza jako przestępcę, który popełnił przestępstwo z artykułu 256 Kodeksu Karnego. I to nasze pismo jest na portalu Polityka. Tego typu procesów i podobnych jest no sporo. Prawda? Nawet tutaj w Krakowie i organizujemy coś, jakąś taką formalną grupę, żeby po prostu na takie procesy chodzić. Nie jest prawda wymagane, żeby tak jak na przykład Słomka narażać się na 14 dni aresztu, chociaż na przykład ci ludzie, którzy przeszli komunistyczne więzienia, to dla nich nic nadzwyczajnego, ale od zwykłych ludzi to wystarczy sama obecność. I dlatego gorąco namawiam, żeby przyjść i chodzić na tego typu procesy. Dziękuję bardzo. To jest grupa ludzi młodych, bo to jest tak, przede wszystkim Młodzież Wszechpolska, po drugie ONR, po trzecie oczywiście, no Paweł Winnicki, Holocher, Kowalski. I to jest taka grupa młodych ludzi. Nie, Korwina Mikke tam nie ma wśród tych ludzi. I Zawisza tam jest, tak. I Zawisza. Trzeba zapytać, w jaki sposób oni chcą ten swój program wprowadzić w życie, jeżeli oni nie chcą być partią, nie chcą żadnych struktur. Proszę Państwa, to jest pierwszy kongres i oni, sądzę, że oni będą chcieli być partią i na pewno, i tak myślę, że taki mają zamiar, no. Pod skrzydłami Ruchu Narodowego, tak jak mówię, to są już, no właśnie te osoby, które wymieniłam, to są osoby, to są liderzy Ruchu Narodowego. Wesprzecie, proszę Państwa, bo obserwacja życzliwa do każdego, że tak powiem, rodzącego się środowiska jest ważna, jeżeli Ala się podejmuje takiej roli, że jedzie posłuchać, zobaczyć, gdzie różne rzeczy dzieją, szczególnie na rok przed wyborami. Ja wrócę do zjazdu. Podczas spotkania z redaktorem Sakiewiczem i z panią Ejkę, pani redaktor powiedziała coś takiego. Coś zresztą, co ja tutaj mówiłem, nie twierdzę, że to jest odkrywcze. Mianowicie, kluczem do zmian w naszym kraju jest wyjaśnienie zamachu smoleńskiego. Wygrać wybory, rozpocząć normalny proces, normalne śledztwo, takie jak trzeba. Dowodów jest potąd już. Tyle na to, żeby to wyjaśnić. Ja się czuję po zamachu smoleńskim, jakby ktoś mi napluł w pysk i skopał mnie brudnym butem po twarzy. Tak się czuję. No więc rozdrabniajmy się jak pan Kofelek przez podziały. Dzielmy się dalej. Mamy zamulonych, zmielonych, nowy ekran, nowa prawica, PJN, Solidarna Polska. Zauważcie jedną rzecz, proszę państwa. Zauważcie taką rzecz, że takie inicjatywy najczęściej się pojawiają, jak władza zaczyna padać. Taka łajdacka władza. I wtedy nagle pojawiają się ci wspaniali, uczciwi, mądrzy, z receptami i jest ich dużo. W nieoficjalnych sondażach Prawo i Sprawiedliwość ma o wiele większą przewagę nad Platformą. O wiele większą przewagę niż podają. Prawda? A więc mamy siłę, bo ci posłowie są różni. Na początku mówiliśmy, ci ludzie są różni tam działający, ale trzeba się brać za nich. Albo się bierzecie do roboty, albo przy najbliższych wyborach was nie ma. Ja powiem jeszcze inaczej, żeby dolać do oliwy do ognia, skoro się dzisiaj nagrywa i to pójdzie na cały świat, prawda? To tak zwykle się nie nagrywa. Pojechały kluby do Warszawy 10 kwietnia. Było ich 1000 w Warszawie.
przyjechały do Krakowa 18 kwietnia, przyjechało 7. O czym my mówimy? Stoją przy Jarosławie? Gdzie są kluby? Dlaczego ich nie ma 18 kwietnia w Krakowie na rocznicy pogrzebu? Proszę Państwa, udało mi się zaprosić pułkownika Tadeusza Bieńkowicza. To jest prezes Polskiego Związku Więźniów Komunizmu. Pan ma lat 90, ale mówi pięknie, opowiada barwnie. Jako młody chłopak tworzył partyzantkę na Nowokrótczyźnie. On był u Karenkiewicza, wspaniałej postaci. Uwolnili z więzienia w Lidzie 70 czy 80 Polaków. Aka. Kto to był Karenkiewicz? To jedna z wspanialszych postaci. Cichociemny, pochodzący, no dzieje to się nazywa Białoruś. To był bardziej narodowiec niż Piłsudczyk. I był bardzo wierzącym człowiekiem. Czy znam osobiście pana pułkownika Bieńkowicza. Był taki czas, kiedy pracowaliśmy razem. Dużo wiem o jego przeszłości, o jego działalności, o jego przeżyciach związanych z więzieniem, z martyrologią, jaką przeszedł. Żeby wybrać kogoś w strukturze partyjnej, to trzeba na niego oddać głos. Żeby móc na niego oddać głos, to trzeba być w tej partii. Można go popierać będąc zewnątrz, ale tak naprawdę można mu pomóc tylko będąc wewnątrz. Tu chodzi o autentyczny ruch, ale ruch, który muszą wykonać ludzie biorący na swoje barki odpowiedzialność za Polskę. Ja zrobię, ja pomyślę, ja dowodzę. To trzeba wziąć na swoje barki. A gdzież szukać ludzi aktywnych w Polsce, jak nie w klubach? O zjeździe niewiele mówiliśmy dzisiaj. No mówiliśmy o innych ważnych sprawach. Była mowa o telewizji Republika. Były zarzuty w trakcie pytań, że telewizja Republika zaprasza, nie wiem, zaprosiła Żakowskiego, kogoś tam jeszcze i tak dalej. Więc pan Sakiewicz powiedział w ten sposób, że telewizja jest miejscem, gdzie się będą ścierały poglądy różnych osób, czy opcji, czy idei. Potężną część społeczeństwa spycha się na margines wegetacji. I to jest draństwo. I to są złodzieje. Tylko dziwne, że ci ludzie zepchnięci, których jest większość, to tolerują. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.